Spotykamy się na drugiej, kolejnej edycji. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie była gospodarzem drugiej edycji Festiwalu Rzemiosła. W tym roku, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, festiwal jest organizowany w 7 lokalizacjach, a inauguracja cyklu odbyła się w Koninie. Jest to druga edycja, a ta edycja ma w sobie pewną nowość, ponieważ po raz pierwszy ma wymiar ogólnowielkopolski. Celem imprezy jest popularyzacja nauki w zawodach rzemieślniczych organizowanych przez organizację rzemieślniczą. Jesteśmy dzisiaj na terenie Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie i przygotowaliśmy dla młodzieży żywe warsztaty, na których chcemy pokazać, że rzemiosło nie jest takim strasznym zajęciem, a wręcz przeciwnie, może stać się szansą na uzyskanie dobrego zawodu i ustawienie się w przyszłości, jeśli chodzi o działalność zawodową. Dodatkową atrakcją tej edycji festiwalu jest gra miejska. Uczestnicy będą odwiedzali zakłady rzemieślnicze, będą tam wykonywali proste czynności, odpowiadali na pytania i oczywiście zwycięzcy otrzymają bardzo ciekawe nagrody, są to vouchery do MediaMarktu. Tego typu działania to swego rodzaju zachęta dla uczniów szkół podstawowych do podjęcia kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Chcemy tym sposobem zachęcić młodzież z klas ósmych szkół podstawowych do podjęcia nauki w zawodzie, no ponieważ na rynku fachowców brakuje, a to jednak jest dobre rozwiązanie, dobry pomysł na życie. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie kształci młodzież już od 10 lat. Mamy aż 23 zawody w swojej ofercie i wiele z tych zawodów to są takie branże, których tylko u nas można się nauczyć. Jest to tapicer, jest to przetwórca mięsa, fotograf. Tutaj jeśli idzie o ten zawód z kolei, to mamy zawsze bardzo dużo chętnych. No niestety brakuje trochę pracodawców w tej branży, ale również są zawody takie bardziej popularne typu kucharz, cukiernik, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i wiele, wiele innych. Swoje stanowisko, a nawet cały pokój miało też Konińskie Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, które przygotowało dla młodzieży tajemniczy rzemieślniczy Escape Room. Zadaniem chłopaków jest rozwiązać zagadki, które doprowadzą do odczytania kodu i tym samym dostępów, a w skrzynce mamy stoper, który musi zatrzymać czas. Najlepsze czasy wygrywają, mamy atrakcyjne nagrody, a cały Escape Room jest poświęcony zawodom rzemieślniczym. Konińskie Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie jest współorganizatorem wydarzenia. Jest to impreza, która dzieje się tak naprawdę w całej Wielkopolsce, a część konińską organizują wspólnie Cech Rzemiosł Różnych w Koninie, Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa i Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. W całej Wielkopolsce szkolonych jest w tej chwili 16 tysięcy uczniów. Warto dodać, że kształcenie nie opiera się tylko na części teoretycznej. Uczniowie odbywają także praktyki w przedsiębiorstwach i objęci są statusem młodocianego pracownika. Pobierają wynagrodzenie, mają odprowadzane składki ZUS. Ale co najważniejsze, w swoim kształceniu spotykają się z realnymi sytuacjami, problemami występującymi w produkcji czy usługach i nabywają doświadczenia, dzięki któremu w przyszłości będą w stanie samodzielnie sobie z tym poradzić. Koniński Festiwal Rzemiosła zgromadził w sumie około 200 uczniów, którzy mieli okazję poznać specyfikę zawodów w co najmniej 7 branżach rzemieślniczych. Gra miejska wyłoniła zwycięskie drużyny, wśród których znaleźli się zdobywcy pierwszego miejsca, Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Rzychlinie, zdobywcy drugiego miejsca, czyli Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie oraz zdobywcy miejsca trzeciego, którymi zostali uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fidlera w Rychwale. Uczestnicy poszczególnych drużyn otrzymali bony o wartości odpowiednio 500, 400 i 300 zł.